Krzysztof Kaliszuk jest pierwszym zastępcą prezydenta miasta. W Zielonej Górze odpowiada za sprawy komunalne oraz fundusze europejskie. To wybitny specjalista w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania miejskich inwestycji. To Kaliszuk jest głównym koordynatorem działań miasta w programie zintegrowanych inwestycji terytorialnych, a Zielona Góra jest krajowym liderem sięgania po pieniądze zewnętrzne w ramach ZIT-ów. To zasługa Kaliszuka, który realizuje wizję Zielonej Góry, jaką obrał prezydent Janusz Kubicki. Rozdzielamy na poszczególne zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną. Czy bez Krzysztofa Kaliszuka Zielona Góra poradziłaby sobie z takim wyzwaniem, jakim są zintegrowane inwestycje terytorialne? Popularne ZIT-y to dla miasta ogromna szansa na rozwój, poprawa infrastruktury, wizerunku miasta, inwestycje w sport, rekreację, wypoczynek oraz działania oświatowe i społeczne. Zielona Góra mierzy wysoko. W ramach ZIT-ów na te cele miasto wyda ponad 58 milionów euro. Zmiana na stanowisku wiceprezydenta miasta, a o takim scenariuszu dyskutowano po kontroli, jaką w urzędzie przeprowadziło CBA, miałaby negatywny wpływ na dynamiczny rozwój miasta. Tak sprawę komentowali goście programu Stary Rynek 1. Prezydent miałby problem. Podejrzewam, że nie ma dzisiaj w zanadrzu tak decyzyjnego, przygotowanego urzędnika, bo to o to chodzi, tak? Musiałby przejąć na siebie zdecydowanie więcej obowiązków, bo to nie są rzeczy, tak powiem, łatwe. Na pewno szef o tym wszystkim wie, natomiast no, że konkretnie zawiadywać, mam trochę o tym pojęcia, nie jest takie proste. W związku z tym fajnie, że w ten sposób pan prezydent Kubicki zdecydował dla miasta i dla siebie. Podobnego zdania jest Kazimierz Łatwiński, radny Prawa i Sprawiedliwości. W jego opinii skoordynowanie wszystkich działań związanych ze zintegrowanymi inwestycjami terytorialnymi wymaga wiedzy i doświadczenia. To argumenty, które przemawiają za Kaliszukiem. Jak zaznaczył Łatwiński, powrót Kaliszuka na stanowisko wiceprezydenta to dobra decyzja. Jesteśmy w takim okresie bardzo intensywnych inwestycji. To są dziesiątki milionów złotych, które można pozyskać, ale żeby te pieniądze pozyskać, to trzeba mieć dobrze przygotowane i dobrze realizowane projekty. To są na pewno skomplikowane procesy i jakieś takie zakłócanie tego procesu nie jest korzystne, nie byłoby korzystne w żadnym mieście. Także tutaj się zgadzam z tymi opiniami, że to jest też bardzo duże wyzwanie i też ważne wyzwanie, żeby te projekty zrealizować dla dobra wspólnego. Program Stary Rynek 1 dostępny jest na tvzg.pl w zakładce Publicystyka oraz w paśmie telewizji Zielona Góra w sieci kablowej UPC. Jeżeli państwo ma działać sprawnie...